11 listopada wspominamy świętą Wiktorię, dziewicę i męczennicę. Wiktoria pochodziła z Sabiny pod Rzymem. Podanie głosi, że miała siostrę Anatolię. Obie były zaręczone. Wiktoria z Eugeniuszem, Anatolia z Aureliuszem. Obie ślubowały czystość. Umocnił je w tych postanowieniach anioł, który powiedział: jest miejsce na dziewictwo, czystość i małżeństwo, w tym, że dziewictwo to złoto, czystość – srebro, małżeństwo – brąz. Dziewczęta wybrały złoto, co spowodowało agresję narzeczonych, którzy wydali je rzymskim władzom. 18 grudnia 253 roku Wiktoria zginęła śmiercią męczeńską, została przebita mieczem. Jej ciało złożono w sarkofagu 23 grudnia i w tym właśnie dniu obchodzone było jej liturgiczne wspomnienie. Kult jej jest wczesny i świadczy o historycznym istnieniu świętej, chociaż dokumenty o niej zaginęły. Jej najstarszy wizerunek widnieje na jednej z mozaik w Ravennie w kościele świętego Apolinarego z VI wieku. To świadczy, że kult jej musiał być żywy, skoro znalazł swoje potwierdzenie aż w odległej od Rzymu Ravennie. Wzmiankę świętej spotykamy również w dziele Adelhelma o dziewictwie. Jej relikwie znajdują się w Subiaco i w Łowiczu, w kolegiacie Matki Bożej Wniebowziętej. Otrzymał je od papieża Urbana VIII i uroczyście wprowadził arcybiskup gnieźnieński Henryk Firlej w 1625 roku. Święta Wiktoria jest patronką diecezji łowickiej. W ikonografii przedstawia się świętą Wiktorię, gdy rozdaje pieniądze i klejnoty ubogim. Jej atrybutami są anioł, miecz w sercu i palma męczeńska. Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś serce świętej Wiktorii, dziewicy i męczennicy, tak wielką miłością, że życie swoje oddała za Chrystusa. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy na ziemi odnosili zwycięstwo nad grzechem, a w wieczności mogli uczestniczyć w chwalebnym zwycięstwie Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.